the last real kiss? When did it turn from that to this? When did... Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Myślę, że to słyszycie, jaką mamy pogodę beznadziejną. I co możemy w taką beznadziejną pogodę robić w 25 tygodniu ciąży, proszę Państwa? No nic innego jak siedzieć w diagnostyce na krzywej cukrowej. Kto nie wie, badanie krzywej cukrowej to jest badanie poziomu cukru po wypiciu glukozy. Trzypunktowo, czyli najpierw pobieramy krew na czczo, później pijemy glukozę. Trzymamy się, żeby tego nie zwymiotować i później po godzinie pobieramy drugi raz i po drugiej godzinie pobieramy trzeci raz. Czyli trzy pobrania krwi, niecałe 3 godziny siedzenia na czczo. Znaczy no nie do końca na czczo, no bo pijemy glukozę, ale na pusty brzuszek, jeśli chodzi o jedzonko. Jestem ciekawa, czy znajdzie się drugi jakiś taki mądry, który o 9 godzinie będzie robić krzywą cukrową. Zazwyczaj wszyscy przyjeżdżają na godzinę 6, 7, żeby wiecie, jak najwcześniej to mieć za sobą, żeby jak najszybciej zjeść śniadanie, a my wstaliśmy dzisiaj o 8.05, więc jak widzicie, troszkę nam się wszystko przeciągnęło. Pogoda właśnie jest tak beznadziejna, że myślę, że dlatego tak spaliśmy wszyscy jak susełki bez budzika. Zawsze budzimy się 7.15, 20, więc no nie spodziewałam się, że ten budzik będzie potrzebny. My w tym tygodniu jesteśmy całkiem sami w domu, więc musieliśmy zawieźć Nadię do żłobka, żeby miała opiekę w tym czasie, dlatego musiała też zjeść rano śniadanie w domu. Jak nie przyjedzie do żłobka na odpowiednią godzinę na śniadanie, to później trzeba jej dać śniadanie w domu, żeby mogła jechać, wiecie, na inną godzinę, jak na przykład na 9. Także w tym czasie, kiedy Nadia jadła śniadanie, ja się pomalowałam tak krzywą cukrową. Te panie mnie tam jeszcze w makijażu nie widziały. Myślę, że raczej mało która kobieta chodzi w makijażu na pobieranie krwi, na... nie wiem, może się mylę. Tak mi się wydaje, że po prostu się wstaje i jedzie i jak się wygląda, tak się idzie na to badanie. Minus jest taki, że nie kupiłam sobie glukozy cytrynowej. W pierwszej ciąży miałam ze sobą i się okazało, że nie trzeba, że miały tutaj panie. Mam nadzieję, że teraz też tak jest, bo jak nie, to zostaje mi picie zwykłej, a zwykła to chyba jeszcze większy hardcore. Biorę telefon, by się nie nudzić, biorę parasol i lecimy. Trochę mnie brzuch boli i nie wiem, czy bardziej się stresuję tym pobieraniem krwi razy 3, czy tym piciem. W pierwszej ciąży przyznaję, że byłam na granicy zwrócenia tego, więc to jest najważniejsze, żeby tego nie zwrócić, bo jak się zimotuje, no to trzeba przyjść na drugi dzień, drugi raz robić, chyba drugi raz płacić, tak mi się wydaje, tego nie wiem. Lecę, wam życzę miłego oglądania. When did it tu jest apteka w razie czego, to jeżeli nie będą mieć cytrynowej, to może sobie kupię. Aj, no nie mają, mają tylko zwykłą, ale jest to apteka. Idę sprawdzić, spytać, dowiedzieć się może akurat. Jak nie, no to tutaj pijemy zwykłą. Tak, dokładnie. Pierwsze pobranie za mną. Glukoza cytrynowa, bardzo miłe panie. Lecimy z tematem 5 minut na wypicie. Nothing sure, I just knew somehow. I suspect another Richmond in the field. Who was the first to abandon ship? Who was the first to let love slip? And us in May. Dobrze jest? 2 minuty, na razie nie jest... dobra, trochę mi jest. Wypiłam bez problemu, teraz żeby tylko nie zrobiło mi się za chwileczkę niedobrze, a już mi się robi. Godzinka i kolejne pobranie. Minutka i lecimy na drugie pobranie. Powiem wam tak, cieszę się, że mam to już za sobą. Tak jak wspomniałam, wypicie glukozy super, pierwsze wkucie super, a przy drugim nawet się do was nie odezwałam, bo byłam na granicy omdlenia. Nie wiem, co to się wydarzyło za drugim razem, ale tak trysnęła żyła, powiedzmy to tak, że była do sprzątania podłoga. Cała ręka tutaj po prostu była czerwona. Nie wiem, zrobiło mi się tak słabo, że musiałam wyjść na zewnątrz, złapać kilka oddechów
więc to kiepsko, ale do trzeciego dałam już drugą rękę, ta ręka jest cała tutaj siwa. Ciężko mi jest ją wyprostować do końca, tak bez takiego, wiecie, wolniejszego ruchu. I się obawiałam, bo na lewej zazwyczaj w ogóle nie chcę lecieć, ale stwierdziłam, nie ma szans, prawej już nie dam. I tak mówię do pani, że kurczę, że mam nadzieję, że to pójdzie i faktycznie bez problemu poszło. Jestem jakaś taka otępiała, przedtem było mnóstwo energii, no ale to właśnie pewnie ten spadek glukozy, wiecie, że najpierw nagła energia, przepływ energii, uśmiech i tak dalej, a później spadek. Jadę do domu na śniadanie, godzina 12, dziś mój dzień gotowania, ale tak jak wam mówiłam, w takich sytuacjach oczywiście przyjeżdżam gdzieś na gotowe śniadanie. Nawet powiedziałam Krystianowi właśnie, o której będę, żeby przyjechać i zjeść. Jedyne co, to wstąpię do sklepu po ogórki i może pomidory. Jakieś takie, wiecie, warzywa kanapkowe, o sałatę może zieloną. Mam z głowy. Zrobiłam to. Is there any way back? Can we somehow pick up old slack? Would it be worth it? What you think? Ale jest. Gotowe. Jeszcze sałatkę sobie kupiłam, wiesz? To bym sobie dokroiła. Znaczy dokroiła, dorzuciła. Słuchajcie. Kurier był? Nie, nie było. Ja ogórka. To jest moje? To. Nie. Nie. Dobrze, że w tą stronę, nie? Zdecydowanie. To też jest śniadanie dopiero? Tak, czekałem na ciebie. Naprawdę? No tak. Przecież to już jest pora na obiad. Po tym? Tak, całość, no. Jestem tak ospała. Brak kawy. Brak kawy i chyba spadek i wiesz, wzrost glukozy, nie? For some time now, nothing sure, I just knew somehow. Kurde, jak tych bublów męczą, kiedy ty się tak strasznie męczysz, że ja bym się nie męczył. Kawa jest, mam nadzieję, że się tym trochę rozbudzę. Kawałeczek brownie bananowego, które wczoraj zrobiłam. Krystian troszeczkę większy, on glukozy nie pił, ja się zastanawiam, czy nawet to zjem po tym cukrze. Ale ukroiłam sobie kawałek, więc zobaczymy. Aż tu przyszłam do mnie otworzyć paczkę, bo przyjechał kurier, znaczy dwóch kurierów. Tylko, że jedna paczka to jest taka duża z tą chemią, którą ostatnio zamawialiśmy. Kapsułki do zmywarki, worki na śmieci i tak dalej. A druga to jest taka malutka. I nie czekam na nic więcej. O, nie wierzę! O, nie wierzę! O, matko! O Boziu! Like ty, Bobo! Jakie słodkie! Dziękuję bardzo! Dostałam dla Bobasa dwa razy wody, 6 miesięcy i 12. Także maleństwo, YouTube cię już przywitał. Mega! Jaka niespodzianka! Jakie to jest w ogóle przyjemne w dotyku. Niesamowite. Zapomniałam, że nagrywam vloga i no jak widzicie, życie toczy się dalej. Działamy i robimy po prostu swoje. W tym czasie powstał obiad. I na obiad dzisiaj miała być po prostu według Oksy kasza w pomidorach i pierś z kurczaka. A ja zrobiłam tą pierś zamiast po prostu na oleju, to zrobiłam domowy papirus z takiego papieru do pieczenia. Dzięki temu ta pierś jest tak soczysta. Dołożyłam sobie ogórka i pomidora Krystianowi, po prostu takiego ogórka, wiecie, konserwowego, bo on nie przepada. I zrobiłam zamiast po prostu kaszę
z pomidorami w Thermomixie pęczotto z pomidorami, tylko że właśnie pozmieniałam składniki pod siebie, więc wyszło sztos. Bierzemy się za jedzenie. There's a storm coming and I need a hand to hold with the fear of being. Ostatnio dostałam taki komentarz pod filmem, że to co teraz robię to się nazywa syndrom wicia gniazda i przyznam się, że nawet miałam taki tytuł dać pod ostatnim filmem, bo się zaczęłam zastanawiać, czy to faktycznie nie jest już ten syndrom, czy póki co są to zwyczajne takie porządki. Bo na razie nie wydaje mi się, żeby to było spowodowane przyjściem na świat w niedługim czasie nowego członka rodziny. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to się jakoś czuje. Czuję się taką różnicę, że to w związku z tym, czy po prostu potrzebuję zrobić porządki. Oglądałam sobie właśnie TikToka i jestem przerażona tym, jak... Wiecie, przez to, że jestem w ciąży, w ogóle to będzie chyba bardzo ciążowy vlog. Przez to, że jestem w ciąży, no to też takie treści często oglądam, na takich się zatrzymuję. I też na TikToku przez to wyświetlają mi się często właśnie jakieś foodbooki, jakieś tam przepisy, vlogi, mini vlogi i tak dalej, kobiet w ciąży. I to, co się tam dzieje w komentarzach, to ja się cieszę, że nie było mnie w internecie, jak byłam w ciąży z Nadią, bo wtedy moje smaki były całkiem inne niż teraz. I ja działając w internecie po prostu byłabym zjedzona za to, bo naprawdę każdy ruch kobiety w ciąży jest komentowany. Tak jak ja kiedyś rzuciłam, że jadłam kebaba w tej ciąży już i się pojawił komentarz pod spodem, że wpajam dziecku nawyki i gwarantowana cukrzyca później w dorosłym życiu i tak dalej u dziecka. Słuchajcie, po kebabie i po gałce lodów. Także dobrze, że teraz są takie smaki zdrowe, że faktycznie warzywa, owoce, nektarynki, no te klimaty, bo ja nie wiem. I też ostatnio wrzuciłam, że jadłam sałatkę i tam był taki serek ala pleśniowy, też dostałam kilka wiadomości na Instagramie, że jestem nieodpowiedzialna. Taki, wiecie, były też takie kulturalne wiadomości, ale były też takie, że jestem nieodpowiedzialna i czy ja nie wiem, że się nie je camemberta w ciąży. Gdzie tam widzieliście camembert? Bo tam nie było camemberta, nigdzie nie było nazwy tego serka, więc tak teraz od razu mówiąc, właśnie nie był to camembert, był to serek ala podobny na mleku pasteryzowanym. Zawsze zwracam uwagę na takie rzeczy, czy jest w składzie mleko pasteryzowane, czy jak jem coś innego, to czy tam nie ma surowych jaj i tak dalej, i tak dalej. I odnośnie właśnie takich TikToków, to przeglądałam sobie foodbooki jakiejś pani, która jest w ciąży i komentarze, że samo przetworzone jedzenie, że ta pani naprawdę bardzo zdrowo je, to i tak źle by użyła szpinaku mrożonego, jajek użyła bio, ale źle, bo to nie były, wiecie, typowo od gospodarza. Więc pozdrawiam wszystkie kobiety w ciąży, które miały takie smaki jak ja w ciąży z Nadią, czyli pizza, kebab, lody, słodkie. Słuchajcie, ja przytyłam w ciąży z Nadią 20 kg i nie były to kilogramy typowo ciążowe, pewnie z 8-10. Oczywiście, tyle też mi zleciało zaraz po porodzie, ale pozostałe kilogramy to było po prostu, to była po prostu tkanka tłuszczowa, na którą ja sobie zasłużyłam. I okej, mogłam się oczywiście starać powstrzymywać przed takim jedzeniem, przed tą chęcią, szukać jakichś zamienników i tak dalej, ale ja nie czułam takiej potrzeby. Teraz, tak jak wspomniałam, smaki mam całkiem inne i wykorzystuję to. Także taka pogadanka. Kiedyś też rzuciłam na relację na Instagram sałatkę a la grecką. I też mnóstwo wiadomości, że nie wolno fety w ciąży.
nie było w tej sałatce fety, był ser a la feta na mleku pasteryzowanym. Ciągnąc tą pogadankę, to ja jeszcze nie zaczęłam żadnych zakupów związanych ani z porodem. Wiecie, mam jeszcze mnóstwo czasu, ani nic dla dziecka nie kupuję póki co. Ale pomyślałam, że zamówię sobie już tak dużo wcześniej koszulę do porodu. Taką samą, jak miałam przy pierwszym porodzie. W sensie miałam wtedy 3. Ale jedna mi się sprawdziła tak rewelacyjnie, że uznałam, że dobra, to zamówię sobie drugą taką samą i wiecie, będę mieć po prostu dwie takie fajne, a dwie takie sobie. I wchodzę na stronę internetową, to są koszule z doktora Napa. Wchodzę na tą stronę i cena jest 191,90. I tak otwieram oczy, bo nie dowierzam. I weszłam w maila sprzed 3 lat. Ja za tą koszulę dałam 80 zł. Rozumiecie to? Jaka przebitka cenowa. Ja rozumiem, że wszystko idzie w górę, ale chyba się cieszę, że nie kompletuję całej wyprawki od podstaw z łóżeczkiem, z komodą, laktatorem i wszystkim innym, bo ja nie wiem, jak to zbyt trzeba było na tą wyprawkę. My przy wyprawce z Nadią daliśmy 16 tysięcy. To ile by teraz to kosztowało? Przyszła też ta paczka, tak jak wam wspomniałam, z tymi rzeczami, ale nie ma tutaj... Czekajcie, są worki na śmieci. Jest papier, ale nie ma jeszcze kapsułek. Aha, bo kapsułki chyba były od innego sprzedawcy. To jeszcze czekamy na kapsułki. W takim razie to sobie rozpakuję, żeby karton od razu znieść. A, tak, wspomniałam, że nie kupiłam nic, więc skłamałam. Jest jedna rzecz, którą kupiłam. Jest to kokon z takiej firmy. Słuchajcie, ten kokon mi się już wtedy marzył, jak byłam w ciąży z Nadią, ale on jest bardzo, bardzo drogi moim zdaniem. To jest taki chyba fizjokokon czy coś takiego. I zamówiłam go dosłownie chyba w 4. tygodniu ciąży. Zaraz dosłownie po tym, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży. Dlatego, że wyświetliła mi się promocja. I to taka promocja, chyba przez pół ceny, jeśli dobrze kojarzę. Więc dałam za niego chyba około 200 zł. I tak sobie tutaj leży pokrowcu. Jest cudowny, jest prześliczny. Także mamy jedną rzecz, którą kupiłam do wyprawki. Znalazłam tą koszulę z doktora Napa za 80 zł nową. Znaczy pani twierdzi, że jest nowa. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. Co prawda nie chciałam w takim kolorze, ale w sumie to już obojętne, jaki jest kolor. W domu mam beżową, z tego co pamiętam. Czy szarą? Wiecie, kupowałam 3 lata temu, to nie pamiętam do końca. W każdym razie zamówiłam tą różową. Z tego co pamiętam, to właśnie jest idealnej długości. Ma kieszenie, tutaj się rozpina do karmienia, a te falbanki dodają takiego, wiecie, uroku, że, no, że po tym porodzie, mimo że się czujesz, jak się czujesz, to dodaje ci to właśnie takiej, nie wiem jak to nawet nazwać, no czujesz się po prostu piękniej dzięki takim głupim falbankom. Więc będę mieć 2 z doktora Napa te fajne i 2 jakieś takie, które mam mimo wszystko po pierwszym porodzie. Nic z nimi się nie stało, ale pamiętam, że nie byłam z nich zadowolona. Wrzuciłam sobie pędzle do umywalki z mydłem i poszłam jeść i zapomniałam o tym. Houston, mamy problem. Przedtem nie chciała mi się zatkać umywalka i teraz się nie chce odetkać. Christian! Chodź. Trzeba odetkać. Nie pójdzie? Nie. Ale jak? Dałaś mydła i to jest śliskie, a po drugie woda to i tak jest śliskie. Okay. Nie każdy bohater nosi pelerynę, co prawda chyba ze śrubokrętami, ale się udało. Ja w tym czasie ogarnęłam zabawki do końca i znalazłam 2 brakujące kredki, także mamy już teraz komplecik. Dobra, ja chyba zaczynam faktycznie jakieś wicie gniazdo. Przesadzam, myłam stół i pomyślałam, a wypiorę firankę. Spójrzcie, jak to wygląda.
po tym pobieraniu rano. Nadia dostała na Dzień Dziecka od chrzestnej taki zestaw do robienia baniek dużych. Będziemy próbować, a pokażę wam, jak ja wyglądam. Brakło mi ręki, więc idę tak. To spróbujemy, dobra? Chodź tu, postawimy. O! Now the wind's blowing, and I'm right back here again. It might take a while, but I understand that I keep thinking about those years ago. When sleeping next to you was usual. Nadia specjalnie ubrałam w takie ubrania, co nie szkoda. Ojdź! Gorzej z moją bluzą. Mam nadzieję, że na czarnym nie zostaje. Ojej! Czekaj, poczekaj, czekaj, nie lej. Poczekaj, póki mama tu stoi, nie lej, dobra? Patrz. I nasz najnowszy nabytek, o którym wspominałam, którym przesiadujemy wszystkie słoneczne dni. Oni mają bańki, ja mam kawę. Patrz, jakie piękne wychodzą. No bo ogarnąłeś, że trzeba, wiesz, robić pętelkę. Chce się zamykać. No, a ja po prostu szłam i wiesz, liczyłam, że wyjdzie. Ale ile zabawy, nie? Jest u góry! Leci! Bańki podobno bardzo brudzą, także się nie da doprać. Więc w razie czego to na swoje ubrania uważaj, bo Nadii ubrałam specjalnie takie, co nie żal. Rozpuściłam sobie włosy, bo może pamiętacie, ale okropnie boli mnie głowa, jak mam związane włosy w kucyka. Tak mnie ciągnie, wiecie, cała skóra głowy. Nie wiem, czy tak jak właśnie kiedyś wspominałam, że nie wiem, czy mam tak wrażliwe cebulki, czy jak, ale wiem, że jest nas więcej. Niektóre z was wiem, że też tak mają, więc się nie martwię. Sprawdziłam sobie w tym momencie wyniki. I nie mam cukrzycy ciążowej, wyniki są bardzo, bardzo w normie. I druga sprawa, po raz kolejny robię badania, odkąd jesteśmy na diecie i po raz kolejny poprawiły mi się wyniki. Wiecie, w sensie pełna morfologia i ostatnio właśnie lekarz mnie pochwalił, prawie pochwalił, w sensie, że wspomniał o tym, że bardzo, że właściwie to pierwszy raz widzi, żeby komuś się w ciąży poprawiło żelazo, wiecie, między jedną a drugą wizytą, czy jakieś tam poszczególne inne parametry, przede wszystkim właśnie mówił o tym żelazie, a że u mnie właśnie jest lepiej z wizyty na wizytę i teraz też sobie sprawdziłam i faktycznie te wyniki są jeszcze lepsze, więc jednak no, odżywianie tutaj ma ogromny wpływ, a my teraz jemy bardzo, bardzo dużo warzyw, owoców, właśnie takich zdrowych posiłków, zbilansowanych i tak dalej. Więc fajnie. Fajnie, są plusy tego wszystkiego. Już, kochanie, z wami się żegnam. Lecę się bawić dalej z Nadią. Lecimy też na podwieczorek. Mamy teraz skyr z nektarenkami, chyba płatkami owsianymi. Ja sobie te płatki zawsze zamieniam na granole. W sensie stosunkowo kalorie się zgadzają, ale nie są to surowe płatki owsiane. Ja też granole robię sama w Thermomixie, więc też polecam w razie czego. Jeżeli nie próbowaliście, to koniecznie. I już, kochanie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już wkrótce. Pa!
is all I know.